będę grał w grę. I już po wakacjach i skończyło się. Ej, tu jestem. Ale są też plusy całej tej sytuacji, bo wracamy na pełnej z programem Będę grał w grę z waszym ukochanym prowadzącym. To też świetna okazja, żeby pokazać wam niezłe gry, które mogliście przegapić w te wakacje. A zaczniemy od gry, która jakoś tak cichcem przemknęła się przez wszystkie recenzje w te wakacje, ale to pewnie dlatego, że prawdziwi ludzie mieli ciekawsze rzeczy do roboty w ciepłe dni niż siedzenie przed komputerem. Nie martwcie się, na szczęście jestem ja, człowiek bez absolutnie żadnego życia, dlatego w te wakacje dużo grałem w grę Oxygen Not Included. Co to jest? Ano, wyobraźcie sobie, że zakładacie akwarium na innej planecie i musicie zrobić wszystko, żeby wasze stworzenia w tym akwarium przeżyły. W skrócie, to by było tyle. Dobra, ale wyjaśnię to lepiej. Zakładamy kolonię na nieznanej nam planecie, ale możemy wybrać, jakiego rodzaju będzie to planeta. Potem rozbudowujemy naszą kolonię, przydzielając różne zadania naszym rybkom akwariowym. W międzyczasie musimy zrobić wszystko, żeby nam nie zginęły z powodu jakiejś zarazy, ale inne podstawowe do życia rzeczy też trzeba im zapewnić, takie jak woda i żarcie, ale w tym też tytułowy tlen. Tlen dostarcza się systemem rur, które trzeba oczywiście rozprowadzić po całej bazie, jak bardzo by się nie rozrosła. A gdyby nie ten jeden aspekt z rurami, to właściwie można by rzec, że to Fallout Shelter, z tym, że jak dla mnie fajniejszy, ale to już wy ocenicie. Będę grał w grę. A teraz przejdziemy do gry, która w te wakacje rozpętała piekło. W końcu, po latach na PlayStation 4, Xboxa i na Switcha pojawia się Doom i Doom 2 Hell on Earth. Wiem, że dla wielu ludzi grafika to coś ważnego, ale walić tych ludzi. Dla tych, co nie kumają, o co w niej chodzi, śpieszę wyjaśnić, że ta gra to jadka jakich mało, w dodatku z elementami nawiązującymi do waszego ulubionego świetlistego aniołka, który się zbuntował, czyli krótko mówiąc, nie polecam jej dzieciom, ani dorosłym. A właściwie grając w nią nawet największy satanista powie: o ja pier... Jak się gra? To proste jak pół kilometra sznurka w kieszeni. Wchodzimy do piekła i pakujemy we wszystkie demony tyle ołowiu, ile ich dup są w stanie pomieścić, a kiedy skończą wam się już kule, rozrywamy ich na strzępy gołymi rękami, bo jakbyście nie kumali, właśnie tak postępuje się z demonami. O fabułę się nie martwcie, bo i tak nie ma żadnego znaczenia. Jedyne co się liczy, to świadomość, że z jakiegoś powodu jeden żołnierz da radę całym legionom piekieł. Gincie, miękkie faje! Będę grał w grę. A już za chwilę więcej gier, sucharów prowadzącego, cycków i coś wam rozdam, więc tak jest, powiedziałem cycków, więc zostańcie z nami. Będę grał w grę. Hej, to znowu wy? Zapytałbym was, jakie były wasze wakacje, ale moje były do bani. Dlatego nie będę pytał, jakie były wasze, za to pokażę wam fajne gry, w które warto było zagrać w te wakacje. A teraz przechodzimy do gry, która w te wakacje skradła moje serce, albo jak to lubi mówić moja mama, może byś w końcu umył się, a nie od 4 dni siedzisz tylko przed komputerem. Miśki, przedstawiam wam grę Remnant From the Ashes. Ja się podjarałem, bo krótko mówiąc, gra jest od twórców Darksiders 3, więc spodziewałem się czegoś jak Dark Souls, no i się nie zawiodłem, czyli tłuczemy albo unikamy mniejszych potworów i spieprzamy, gdzie pieprz rośnie, i tniemy bossów od czasu do czasu, jeśli się uda. Oczywiście gra jest w pytę trudna, bo zginąć można w każdej chwili, ale jeśli chcecie Dark Soulsa z bronią palną i w bardzo post-apo odsłonie, to jest właśnie wasza gra. A!
zapomniałbym. Można w nią grać w koopie z dwójką znajomych, więc jeśli takowych macie, to... Woohoo! Gratulacje! Będę grał w grę. I wreszcie czas na grę, która jest jak wasza seksowna sąsiadka metalowa. Zarąbista, ale w taki porąbany sposób. Mówię do was o Darku czy Darkiu, jak zwał, tak zwał. Więc w grze wcielamy się w... nie pamiętam jak ten chłopak się nazywa, więc będę go nazywał Darkiem. Więc nasz Darek utknął w sennym koszmarze i teraz musimy zrobić wszystko, żeby go z niego wydostać. A żeby to zrobić, trzeba rozwiązać wpytę, czyli dużo zagadek środowiskowych w ponurym, koszmarnym domostwie. Co ważne, to jest mega ważne, więc słuchajcie mnie przed telewizorami, a nie żrecie coś w łóżku. Więc co ważne, no i zapomniałem przez waszą głupotę. Ale co zarąbiste w tej grze, to właściwie każdą planszę można obracać, a właściwie obracamy się w każdej płaszczyźnie, co dodaje jeszcze elementu strachu. No spróbujcie w to pograć po ciemku, a zobaczycie, że parę razy popuścicie. Mówię wam, nie to, że ja popuściłem. Będę grał w grę. I jeszcze szybko przeskakujemy do e-sportów, a tym razem powiemy sobie o tym, że wielkimi krokami zbliżają się finały Overwatch League. Tym razem odbędą się w Filadelfii w USA, gdybyście nie wiedzieli, gdzie to jest. Co ważne, twórcy zapowiedzieli już, co się wydarzy w sezonie 2020 i mam dla was dobrą wiadomość. Liga zawita do Europy. Będę grał w grę. Oczywiście, że były gry i e-sporty, więc teraz czas na rozdawkę, ale wcześniej... Czas na ogłoszenie. Czujesz się samotny, niepotrzebny? A kogo to obchodzi? Ano tak, mnie. Dlatego chciałbym, żebyś w tym sezonie programu pomagał mi bardziej w doborze gier. W jaki sposób pomóc? O tym na naszym fejsie. A teraz czas na świrów z internetów. Tu mamy latającego żołnierza. A tu ministra dziwnych kroków. I czołg. Będę grał w grę. Super, że się doczołgaliśmy do końca programu. A na kolejny, równie dobry program zapraszam już za tydzień o tej samej porze do SKTV. Niech gra będzie z wami. Będę grał w grę. Au. Widziałeś? Rzuciłem sobie piak do oka.